Witam pięknie. 31. Dzień grudnia, ostatni dzień roku, rozmówki polsko-piłkarskie, cykl na tapecie. Przed nami 13. zespół piłkarski Ekstraklasy Piast Gliwice. No i co, mogę zacząć od tego, że zaczniemy dzisiaj nasz cykl. Mam nadzieję, że już do jutra skończę całą piłkarską Ekstraklasę oceniać w tym cyklu na tapecie. Zostaną mi trzy kluby. Warta Poznań, Stal Mielec i pod Beskidzie Bielsko-Biała i tak jak mówiłem i obiecywałem kibicom będzie podobny cykl odnośnie pierwszej i drugiej ligi i myślę, że też odniosę się po tych cyklach odnośnie młodzieżowców. Postaram się znaleźć czas, by ocenić po prostu grę młodzieżowców w naszej piłkarskiej ekstraklasie w rundzie jesiennej, bo to też myślę, że jest warty temat. Do podkreślenia, do zauważenia, jak to wygląda odnośnie tych młodych piłkarzy, zdolnych piłkarzy, którzy gdzieś za chwilę mogą być następcami naszych zawodników w reprezentacji polskiej. Ale to za jakiś czas, tak jak mówię, liga rozpoczyna, zarówno miesiąc, liga wraca, więc będzie troszeczkę czasu, żeby dokończyć cykle, ten dzisiejszy na tapecie ekstraklasy, później pierwszej i drugiej ligi, podsumować kluby i może, tak jak mówiłem, skupić się na tym, co działo się odnośnie młodzieżowców. Piłkackiej Ekstaklasy. Jeżeli znajdę czas, będą kolejne rzeczy wrzucane po kolei na kanał. Zaczniemy dzisiaj na tapecie. 13 zespół Piłkackiej Ekstaklasy po rundzie jesiennej Piast-Gliwice. No i oceńmy, Oceńmy zespół Waldemara Fornalika. Przypomnę 2019 rok. Gliwiczanie Mistrzostwo Polski. W 2020, czyli poprzedni sezon, Gliwiczanie zdoby, zajęli trzecie miejsce. No i w przeciągu dosłownie no, 10 lat licząc od tak 2010-2011 sezonu. Piast Gliwice był mistrzem, był wicemistrzem, był na trzecim miejscu, był na czwartym miejscu za Marcina Brosza, czyli nie notowali bardzo dobre wyniki. Też był spadek z klasy, był awans do Klasy, więc ciekawie działo się w ostatnich 10, 11, 12 latach w Gliwicach. Dobrze, oceńmy. Tak jak zawsze formuła taka sama. Mocne i słabe strony Piasta Gliwice. Tutaj będę się skupiał zaczyna od mocnych stron. Bardzo dobra praca trenera Fornalika. No tak, tutaj muszę, muszę przyznać, że to jest, zresztą to jest kolejny klub, w którym Waldemar Fornalik, no przypomnę, to jest były selekcjoner reprezentacji Polski. W Piaście Gliwice Waldemar Fornalik pracuje od 19 września 2017 roku, czyli już 3 i 3 miesiące, będzie czwarty miesiąc, 3 lata i 3, około 4 miesięcy pracuje Piaście Gliwice. No i co Mistrzostwo Polski? To Mistrzostwo Polski z 2019 roku. Historyczny sukces dla Gliwickiego miasta, dla Gliwickiego klubu, dla Śląska całego, no bo po wielu latach tytuł Mistrza Polski w 2019 roku powędrował do Gliwic na Górny Śląsk. Myślę, że to też była fantastyczna sprawa dla samego Waldemara Fornelika, który był. Przede wszystkim oprócz reprezentacji Polski był znany z tego świetnego czasu w ruchu Chorzów, kiedy doprowadzał Niebieskich do wicemistrzostwa kraju. Tutaj przebił ruch, gdzie tak jak mówię z Piastem zdobył mistrzostwo Polski i w poprzednim sezonie trzecie miejsce Gliwiczanie mierzyli się z Dinamem Mińsk i z Hartbergiem z Austrii i w trzeciej rundzie dopiero eliminacji Ligi Europy odpadli. No, ale co, co można powiedzieć o z FC Kopenhaga? Dodam, że w trzeciej rundzie odpadli z FC Kopenhaga, więc z bardzo mocnym rywalem, rywalem w którym gra obecnie Kamil Wilczek, były król strzelców piłkarskiej ekstraklasy, właśnie w barwach piasta gliwice. Mocne strony, bardzo dobra praca, tak, tą bardzo dobrą pracę tenera Fornalika ja oceniam. 3 lata i kilka miesięcy medale dwa, które zawisną, zawisły na szyi piłkarzy i trenerów i szkoleniowców. No i wielka radość dla kibiców, tutaj oceniam zdecydowanie na plus ostatnie lata. Bardzo dobra karta zespołu, tak, bo jest Jakub Czerwiński, bo jest Jakub Świerczok, bo jest ten Franciszek Plach, bo wcześniej był Joel Walencja, bo był Tom Hatley, bo, był bo jest wielokrotny reprezentant polski Tomasz Jodłowiec, jest Michał Żyro, który dalej, co myślę, że jeszcze wszystkiego nie pokazał w piłce, zawodnik gdzieś był w Wolverhampton, był w Legii Warszawa, Później, właśnie wyjazd do Anglii. Więc ta kadra zespołu Piasta Gliwice jest naprawdę bardzo dobra. Jest młody Dominik Steczek, który wydaje mi się, że też powinien prezentować wyższy poziom. Być może będzie nabierał jakiegoś takiego rozwoju. Był Piotr Parzyszek, który jest teraz w Serie B. Więc ta kadra zespołu Piasta w ostatnich latach wyglądała bardzo dobrze, moim zdaniem. No i przecież Gerard Badia, legenda już Gliwickich Kiwiców i Gliwickiego zespołu. No i tutaj oceniając tych piłkarzy. Na przestrzeni tych kilku lat, ale na przestrzeni tej rundy wydaje mi się, że taka data jest bardzo dobra jak na polską ekstraklasę. Transfery, za chwilę przejdę, dlaczego oceniam pozytywnie transfery. No, bo był ten Walencja, bo był, było ściągnięcie Czerwińskiego gdzieś odkurzony po tych przygodach w legi, bo ściągnięto Wy Jakuba Świetczoka ponownie, bo Jakub Świeczok kilka dobrych lat temu już był w Piaście Gliwice. Ściągnięty został Michał Żyro, ten Franciszek Plach. Powtarzają się te nazwiska. Nawet ściągnięcie Bartosza maniaka z korony. Myślę, że Piast trafiał w ostatnich latach z transferami. Zdecydowanie trafiał na plus. I myślę, że tutaj możemy powiedzieć, że te transfery odnośnie zespołu Waldemara Fornalika ja osobiście oceniam na zdecydowany plus. Zresztą do transferów zaraz przejdę. No i słabe strony po tych dwóch sezonach wspaniałych, kiedy byli na miejscach medalowych. No, niestety jest 13 miejsce po rądzie jesiennej i grozi tym, że trzeciego sezonu z pucharami w Gliwicach nie będzie. No, oczywiście na wszystko jest szansa, bo Piast gra dalej w Pucharze Polski w 1,8, więc to też jest nadzieja dla Gliwickich kibiców. Ale jeżeli chodzi o miejsce w tabeli, to to 13 miejsce w tabeli wygląda na razie bardzo słabo, bo to jest tak: 14 punktów w 14 meczach, 17 strzelonych i 18 staconych. Nie wygląda to dobrze i wydaje się, że wiosną muszą zaatakować. Przypomnę też, że w 1.8 piłkarze Piasta Gliwice w Pucharze Polski pojadą do Szczecina na mecz z Pogonią, która będzie atakowała też wydaje mi się walkę Europejskiej Puchary, być może o mistrzostwo, więc będzie to ciężka przeprawa sportowcami w Pucharze Polski. No właśnie i drugim minusem jest spora stata punktów do czołówki, to jest 14 punktów w 14 meczach, czyli wychodzi jeden punkt na mecz no bardzo przeciętnie słaba statystyka zespołu byłych mistrzów Polski. I tutaj wszystko, no i te 10 punktów staty do tej czołówki to nie jest z drugiej strony dużo, no ale jest 16 spotkań do końca sezonu. Tak jak mówiłem, wiosna będzie bardzo szybka, przynajmniej Mistrzostwa Europy. Meczu będzie sporo w małym odstępie czasu, no i Piast będzie musiał mieć zdrowych piłkarzy, gotowych do gry, nawet czasami co 3 dni. Jeżeli z Pucharem Polskim odpali awans do finału, to tych meczów będzie coraz więcej. Brak lidera w środku pola. Ja to sobie tak nazwałem, że jesienią nie widziałem tego lidera w środku pola. Ani Jodłowiec, ani Badia, która, który ma problemy ze zdrowiem, ani gdzieś tam Michał Żyro nie powodowali tego, że ten środek pola w Piaściagliwice wyglądał dobrze. No, jest zdecydowany lider ataku, no bo Jakub Świerczok zaliczył 7 trafień razem z golem w Mińsku z Dynamem, 6 goli w lidze, gol w lidze Europy w eliminacjach. Jest to 7 goli jest to najlepszy polski snajper w klasyfikacji strzelców polskiej ekstraklasy. No wiemy, Jakub Świetróg, znakomity napastnik, trzykrotny już reprezentant Polski. Ja już o Jakubie Świetroku robiłem filmy odnośnie dziesiątki zaginionych snajperów i dalej uważam, że jeżeli Jakub Świetróg będzie w formie, jeżeli będzie się cały czas dobrze rozwijał, jeżeli będą omijały go kontuzje to ja go wy o wiele wyżej w hierarchii niż nawet takiego Krzysztofa Piątka. To jest moje zdanie, tak jak mówiłem, nie, mu nie musicie się zgadzać, ale moim zdaniem Jakub Świerczok jest lepszym napastnikiem niż Krzysztof Piątek. No i tutaj jeżeli chodzi o liderów w ataku, o lidera przede wszystkim w ataku, to mają Świerczoka, ale jeżeli chodzi o pomoc, jest też przecież doszedł Michał Krapek. No i jest Patryk Lipski, no nie widać, nie widać za bardzo liderów w środku pola i potwierdzeniem przede wszystkim, to potwierdzeniem, o którym teraz mówię, jest to miejsce w tabeli, trzynaste miejsce w tabeli, jest to za niskie jak na Piast Gliwice, których w ostatnich dwóch sezonach no, zachwycał Polską klasę i zachwycał kibiców polskiej piłki. No i tak jak zawsze no, wybieram najlepszego piłkarza i rozszarowanie, no bez dwóch zdań najlepszy piłkarz Piasta Jakub Świerczok, Znakomity snajper. No, tak jak mówię, już się powtarzam, już na kanale wiele, wiele filmów wytoczyłem o nim. Ale pamiętam czasy, kiedy Adam nawałka świetrzoka powoływał do reprezentacji, jeszcze kiedy był piłkarzem Zagłębia Lubin znakomity zawodnik 21 meczów 16 goli mnóstwo goli w Udogorcu raz grad w Bułgarii grubo ponad 30 goli ma za sobą występ w lidze Europy przeciwko Milanowi no jest to napastnik który moim zdaniem no nie, nie będę obrażał no bo bym obraził że marnuje się w piaście ja się cieszę że gra w tym piaście cieszę się że strzela spektakularnego bramki bo gdy ktoś sobie przypomni gola Świerczoka w tym sezonie z Zagłębiem Lubin, kiedy przelobował Dominika Chładuna, no kunszt, to jest kunszt snajpera, kunszt po prostu, myśląca głowa, bardzo szybkie podejmowanie decyzji i to po prostu Jakub Świerczok ma no, 28 lat, wszystko jeszcze przed nim i ja wierzę, że ten chłopak dalej się będzie rozwijał i ja go na tapecie daję jako najlepszego piłkarza Piasta. 6 trafień w tym sezonie, 7 z eliminacjami Ligi Europy Plus dla Świerczoka. Rozczarowanie zdecydowanie Patryk Lipski. W ogóle ostatnio, ostatnie lata to moim zdaniem jakieś takie dołowanie, jeżeli chodzi o Patryka Lipskiego. Były piłkarz Gdański, lechi, Chorzowskiego Ruchu. Można rzecz, że wrócił trochę do, do Macierzy, no bo wrócił na Górny Śląsk, grał przecież w Ruchu, tak jak mówię, i wrócił do Gliwic na Górny Śląsk. Wydawało się, że te statystyki Patryka będą coraz lepsze. To jest 26-letni zawodnik, 11 występów w rundzie jesiennej bez gola zawodnika, który miewał sezony 3, gdzie strzelał 4, 6 goli dla ruchu, 6 goli, goli szczelił dla Lechii Gdań w sezonie 18-19, z którą potem sięgnął po Puchar Krajowy. 26-letni zawodnik urodzony w Szczecinie, wychowany z Salosu Szczecin, no zawodzi, zawodzi. W ostatnim sezonie w Gdańsku 19-20 zawiódł, no szczelił gola w finale Pucharu Polski z Krakowią, ale cóż ten gol dał? Z Gdańsk, zespołowi z Gdańska, skoro Lechia przegrała finał Pucharu Polski z Krakowią. W ostatnich dwóch sezonach Patryk Lipski nie dokłada liczb, nie dokłada asyst, nie dokłada goli i moim zdaniem jest to dalej rozczarowanie. Być może, no ten chłopak wszystko przed nim, tak jak mówię, ma 26 lat, wszystko przed nim, na pewno też kibice Piasta upatrują w nim jakieś Następce, następce Toma Hetleja przede wszystkim w środku pola, czy takiego Gerrarda Badia, no Gerrard Badia to jest bardziej zawodnik, który gra technicznie, potrafi zagrać na jeden kontakt, Patryk bardziej jest takim rozgrywającym, dogrywającym, który też potrafi uderzyć z daleka, potrafi szczelić pięknego gola, no bo to chyba on uderzył przepiękny strzał w Mińsku z Dinamem i szczelił gola. W pierwszej rundzie, kiedy Piast wyeliminował zespół z Białorusi. Ale dla mnie, tutaj, ogólny, w ogólnym rozrachunku, jeżeli chodzi o rundę jesienną, Patryk Lipski jest dla mnie rozczarowaniem. No i transfery. Mamy cztery transfery na tapecie: Patryk Lipski i Jakub Świerczok. Tutaj bez dwóch zdań oceniłem. Minus i plus. Michał Żyro. Y, można by było się do niego przyczepić, ale on też te kilka bramek strzelił. Między innymi ta ważna bramka z Austriakami z Hartbergu y, dał awans. Piastowi do trzeciej rundy. No jeżeli patrzę na statystyki Patryka Lipskiego w tym sezonie odnośnie, przepraszam, Patryka Lipskiego, Michała Żyry odnośnie tego sezonu, no to ma w Piastie Gliwice 12 meczów, 3 gole, czyli solidnie dołożył tego gola też z Hartbergiem, więc myślę, że tutaj negatywnie nie będę oceniał. Wiadomo, że to jest zawodnik, który ma częste problemy z kontuzjami, z jakimiś tam urazami, ale tak minimalnie chyba bym ocenił, że to będzie wzmocnienie. Jeszcze cały czas mówię wzmocnienie, no bo Przepracuje kolejny okres przygotowawczy do kolejnej rundy i wydaje się, że Patryk Lipski, cały czas ten Patryk Lipski, przepraszam, Michał Żyro będzie bardziej odpali niż właśnie ten Patryk Lipski. Zresztą ma te liczby, te trzy gole plus gole w eliminacjach Ligi Europy. To powoduje, że no może odpalić. Wydaje się, że bardziej może odpalić niż Patryk Lipski. No i Michał Hrapek były piłkarz też między innymi. Lech Ignańsk ostatnio był we Wrocławiu, w Śląsku. Spędził w tym Śląsku trzy sezony, 9 goli w 95 meczach Ekstraklasy. W tej rundzie 8 meczów bez bramki. Michała Hrabka też rocznik 9-2, więc wydaje się, że powinniśmy oczekiwać więcej od zawodnika, który rozegrał 194 mecze w Ekstraklasie i strzelił 17 bramek. Gdzieś tam w pewnym momencie też był w zainteresowanie selekcjonerów Adama Bałki, być może Jerzego Brzęczka, no ale Michał musi dać troszeczkę więcej od siebie. I też taki plusik, minusik odnośnie tego transferu, ani plus, ani minus, wydaje mi się, że y, sami Polacy, zauważcie, mamy tutaj samych Polaków na tapecie odnośnie transferów Piasta-Gliwice, to jest wielki plus y, dla działaczy Piasta. Ja za, jestem zawsze zwolennikiem polskich piłkarzy, nawet tych przeciętnie grających, bo wolę przeciętnie, przeciętnego Polaka niż słabego obcokrajowca, więc... No tutaj plus dla, a zresztą tak jak mówię, z tych zawodników to są yy, najstarszy, to są roczniki 9-2. Świerczok, Chrapek, Żyro, 9-4 Lipski. Jeszcze ci panowie mogą dać od siebie więcej i wydaje mi się, że w Gliwicach mogą jeszcze bardziej odpalić. No to wydaje się, że ma szansę szczelić więcej niż 10 goli i będzie najlepszym polskim napastnikiem, jeżeli chodzi o ekstra klasy. Tutaj ocenię gwiazdkami jak zwykle Piasta, Gliwice Jedna ósma Pucharu Polski z Pogonią, no tutaj jest plusik, że dalej Gliwiczanie grają w Pucharze Polski. Trzy gwiazdki, no trzy gwiazdki chyba za to, że odnośnie ostatnich sezonów, że to było dobrze, ale za miejsce ligowe, no to powinno być nawet dwie gwiazdki, może 2,5, tak jak ostatnio oceniłem, między innymi Krakowską Wisłę. Więc tutaj Piastowi dużo jeszcze brakuje do tego, żeby osiągnąć coś więcej i żeby wskoczyć na wyższe miejsce w tabeli. Nie będzie już podziału na ósemki, nie będzie podziału punktów, w przyszłym sezonie Ekstraklasa będzie liczył 18 zespołów i na razie Piast gra przeciętnie słabo, przeciętnie słabo. No, odpalał ostatnio, grał coraz lepiej. Duży na Waldemara Fornalika zaczęła punktować. Było to troszeczkę już lepiej niż na początku sezonu, kiedy oni okupowali ostatnie miejsce przez kilka kolejek, ale tak jak mówię, od Piasta ja osobiście jako kibic piłkarski w Polsce. Wymagam zdecydowanie więcej i ten Piast powinien więcej dawać w Ekstraklasie. Odnośnie transferów, tak jak mówię, ci chłopcy mogą cały czas rokować na przyszłość, choć znamy antyzwolenników Patryka Lipskiego, że wydaje się, że on więcej nie da. Ale wydaje mi się, że ten Patryk Lipski jeszcze może pomóc Piastowi. Tak samo Michał Krapek, Michał Żyro no i Jakub Świerczok. No i dobrze, no i to był trzynasty zespół Piłkarskiej Ekstraklasy u mnie na tapecie. Piast, Gliwice, Serdecznie dziękuję za kolejne suby, za kolejne lajki. Fajnie, że do mnie piszecie. Jestem bardzo szczęśliwy, że kilku kilkunastu osobom podoba się to, co robię. Staram się być tutaj w tym bardzo konkretny, bardzo rzeczowy. Tak jak piszecie merytorycznie, staram się wszystko oceniać. Czasem, czasem niestety będę subiektywny, czasem będę oceniał bardzo mocno i ostro, ale wydaje mi się, że obiektywnie spanuję tutaj na kanale Rozmówek Polsko-Piłkarskich. Dzisiaj ostatni dzień w roku. Wszystkiego dobrego już na ten przyszły rok wszystkim kibicom w Polsce i w ogólnie, ogólnie wszystkim kibicom, żebyśmy powoli wracali na te stadiony my jako kibice, żebyśmy cieszyli się tą naszą piłką, piłką ekstraklasową, pierwszoligową, długoligową itd., dalej, żeby ci nasi Polacy odgrywali też coraz większe role w tych ligach zagranicznych. Zresztą cały czas odgrywają, ale żeby było tego więcej, żeby ta nasza ekstraklasa cały czas pikowała nie w dół, ale w górę. Trzymajcie się jeszcze raz. Wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku. Pa. Hej.